Widzicie te małe, czarne skrzyneczki? To są właśnie telefony. Powiem wam coś w sekrecie, ok? Numery na tych telefonach nie będą się same wybierać. Bez was. Są tylko bezwartościowym kawałkiem plastiku. Zupełnie jak naładowany M16 bez wyszkolonego żołnierza piechoty morskiej, który pociągnie za spust. Jeśli chodzi o telefony, wszystko zależy od was. Każdego z was. Każdego z moich morderców. Moich wyszkolonych zabójców, którzy nie przyjmą odpowiedzi nie do wiadomości. Którzy nie rozłączą telefonu, dopóki ich klient nie kupi akcji lub nie zginie. Pozwólcie, że wam coś wyjaśnię. W ubóstwie nie ma szlachty. Byłem człowiekiem bogatym i byłem biedny. I wybieram bycie bogatym za każdym razem. Bo przynajmniej jako bogaty człowiek, kiedy muszę stawiać czoła swoim problemom, siedzę na tylnym siedzeniu mojej limuzyny. W garniturze za 2000. Z zegarkiem wartym 40 tysięcy amerykańskich dolarów. Teraz jeśli ktoś myśli, że jestem materialistą, niech idzie i prosi o pracę w pierdolonym McDonaldzie, bo tam właśnie jest jego miejsce. Ale zanim opuścisz ten pokój pełen zwycięzców, chcę, abyś dokładnie przyjrzał się osobie, która siedzi obok ciebie. Zrób to teraz. Ponieważ kiedyś, w niedalekiej przyszłości, zatrzymasz się na czerwonym świetle w swoim starym, powijanym, pierprzonym punto, a ten człowiek stanie tuż obok ciebie. W zupełnie nowym Porsche, z piękną żoną u boku, z wielkimi, zmysłowymi piersiami, a kto będzie siedział obok ciebie? Jakieś obrzydliwe monstrum z zarośniętymi nogami w hawajskiej sukience bez rękawów, stłoczone obok ciebie w samochodzie pełnym gotowego jedzenia z pierdolonego Price Clubu, Więc słuchajcie uważnie, każdy z was, czy masz problemy ze spłaceniem rachunku zaległości w kredytach? Dobrze. Podnieś telefon i zacznij dzwonić. Czy twój gospodarz jest już gotowy, żeby cię eksmitować? Dobrze. Podnieś telefon i zacznij dzwonić. Czy twoja dziewczyna ma cię za skończonego idiotę? Dobrze. Podnieś telefon i zacznij dzwonić. Chcę, abyś poradził sobie ze swoimi problemami, stając się bogaty. Wszystko, co musisz zrobić, to podnieść ten telefon. I wypowiedzieć kilka prostych słów, których cię nauczyłem. A sprawię, że staniesz się bogatszy od najpotężniejszego prezesa w całych Stanach Zjednoczonych Ameryki! Chcę, żebyś tam poszedł! I chcę, żebyś pakował akcje Steve'a Maddena do gardeł twoich klientów, dopóki się nie uduszą. Dopóki się nie uduszą i nie kupią 100 000 akcji. Właśnie tego chcę. Chcę, żebyś tam poszedł. I chcę, abyś był nieugięty! Abyś był okrutny! A dostaniesz to, na co zasługujesz.